Na skrzydłach ptaki Azji. Jest to samodzielna gra dla 1 do 2 graczy w trybie duetu. Czyli możemy samodzielnie rozgrywać, tak? Samodzielny dodatek, ale też jako dodatek z ptakami Azji i kartami bonusowymi, tak? Czyli możemy jako samodzielnie, możemy dodać, po prostu będziemy mieli ptaki azjatyckie do na skrzydłach bazowych. Dodatek dla 6-7 graczy w trybie stada. Czyli też dla większej rodziny lub jako gra imprezowa, 7 osób, którzy jako gra typowo nawet imprezowa, tak? Tu widzimy autorka. Jak tylko się zrobi tutaj nam, o jest, ostrość. I kto ilustrował? I tak. 1 do 2 graczy lub 6-7 graczy. Tak, w tym. Nawet od 10 lat, no w górę wiadomo, 40 do 70 minut. Rozpiętość jest, bo to pewnie w zależności, czy gramy w duecie, czy w te 7 osób aż, tak? Jest też automat, czyli że można solo rozgrywać. Tu widzimy, kto w oryginale, kto u nas w Polsce, Rebel. To jest nasz tutaj prezent na święta. Kupione od nas, nikt nam tego nie wysłał do recenzji. Po prostu tak lubimy tą grę, że tutaj no nie sposób nie zainwestować i nie mieć jej u siebie w kolekcji. A mieliśmy ją i w oryginale recenzowaną, i potem kupioną polską z dodatkami. No i tu też jako kupiona polska wersja. I tutaj warto zainwestować, jak ktoś recenzuje jakieś gry z zagranicy, w polską wersję, bo na kartach są fajne opisy, tak? Po polsku tych różnych ptaków. Jest tu też warstwa edukacyjna. No to mamy tam automat. Ja nie lubię generalnie grać z automatami i praktycznie nigdy w to nie gram z automatem. Uważam, że jak się gra w planszówki, to się gra po to, żeby wygrać z kimś. Chociaż no różnie niestety w życiu bywa, tak? Jajka takie ciemny brązowe, czy mahoń może. Woreczki, zauważmy, nietypowe. I już otwieram, kotycznicę. No właśnie, woreczek już musi nawet rozszarpować sobie trochę. I te nowe woreczki to trochę takie kiepskawe. Czy coś tutaj się nam będzie różnić? Pewno jakieś takie. Musiałbym porównać kostki z oryginałem. Trudno mi powiedzieć, co tu się będzie różniło. Na pewno ten dodatek, tak, z nektarem, to mamy nowe kostki. Te trochę, te jakby powrót do tych pierwszych, ale kto to wie. Tu woreczki i kolejne strunowe wewnątrz chyba, zaraz się okaże. Kolejne woreczki. Takie kremowe są, ale no mi się jakoś dziwnie to otwierało, że w ogóle mi tu pęka. Więc nie wiem, czy to będzie takie dobre wyjście. To jest niby do tej automaty, tak? Będzie takie coś, jakby te yin-yang symbole i kosteczki do tego. Potem to samo, tylko o, już pęka, no jakieś kiepskie. To akurat Rebel mógłby nie robić takich woreczków, tylko przy tych starych pozostać, z nimi nie było takich problemów, żeby to pękało. Jakieś takie eko, ale no coś nie. Niespecjalnie to jest dobre. Zatem ta tacka też jakaś taka mocno eko, a ja wybrałem te starsze. No co zrobić? Może i to zdrowe. Tryb wieloosobowy. Widzimy, jak się ma punktacja. A tutaj mamy automatę z drugiej strony. I teraz tak.
No może zobaczmy najpierw te same karty, bo to jest ta baza, dla której się kupuje dla kart przede wszystkim. Same jeśli chodzi o mnie, ja mam wszystko z tego. No i lecimy z ptakami. O, Aleksandretta, mam Aleksandrettę w domu. Trochę inną, ale mam. Nie, ja mam Amazonkę, nie Aleksandretta. To jest zielona. Ale inna jednak. Ja mam z Ameryki Południowej. Dobra, to by była jedna talia. Potem kolejna. Teraz tak. Aha, bonusowe karty. Co my tu będziemy mieli? Zimowy dokarmiacz. 4-6 żetonów pożywienia, 7 plus żetonów pożywienia. Wnikliwy analityk, żetony z rybą i z tymi z myszami, tam szczurkami, przechowanie na kartach ptaków. Obrońca zagrożonych gatunków, takie, które umożliwiają dobieranie lub zapunktowanie kart bonusowych. Inne są jedno standardowe, dobra. Szereg ptaków w tym w wodzie o rosnącej lub malejącej liczbie punktów. Szereg ptaków rosnącej albo malejącej liczbie punktów na lesie. Szereg ptaków na łąkach, tak rosnącej albo malejącej liczbie punktów. Ptaki z pełnymi gniazdami. Ptaki z limitem jaj do 2. Ptaki z kolorami w nazwie. Ptaki z nazwą geograficzną w nazwie. Ptaki z częścią ciała w nazwie. Różne typy gniazd tu na lesie. Różne typy gniazd tu. Różne typy gniazd w kolejnym. I tutaj do gry solo. To one są inne, tak? Tytuły. Do gry solo. I tutaj też do gry solo. Dobra. I co dalej? To jest do tego duetu. To jest tu coś nowego. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda jakoś tak. Coś zupełnie jakaś nowość jest. Jakby trzy te woliery, tak? Trzy czy tam biotopy. Tutaj rundy. Coś zupełnie nowa rzecz. Tu jest dla trybu stada. I jak gramy więcej osób, tak? A tu będziemy mieli tak do wyciągnięcia to i widzimy żetony kolejne i tu kolejne
do wyciągnięcia tutaj taka ramka. I to jest taki większy dodatek. Nowy znacznik dużego gracza. Czynności końca rundy, tryb duetu, co robić. Gracz A. Gracz B. Jak gramy z tym duecie pewnie, tak? A to będą dodatkowe plansze. Właśnie dla... już z nektarem, tak, z nektarem, więc pamiętamy, jak ci, którzy nie mają tej gry z tym, z nektarem, tego dodatku, no to się rzeczy no, nie wykorzystają tego z nektarem. No i powinny być te dwie dodatkowe rozkładane. No są z nektarem, ale moment, tutaj mamy plansze nienektarowe, czyli wykorzystują chyba wszyscy, albo to jest duetowe, nie wiem teraz. Zagraj kartę. Tak, to jest ta standardowa. To jest ta standardowa chyba. Bo tu nie ma tego właśnie no nektaru. To jest standardowa, tylko jakby zmienione scenerię, tak? To są dwie dodatkowe, zmieniona sceneria. W sumie całkiem ładna też. Tu jak były w tamtej scenerii, a tutaj w tej, no. Jest to inne, jest to niezłe. Tak wygląda z tyłu. No i dla przypomnienia, samodzielna gra dla jednej, dwóch graczy w trybie duetu, jako samodzielna. Tylko ptakami oczywiście z tymi Azji będziemy, tak? Dodatek z ptakami Azji i kartami bonusowymi do bazowej gry i dodatek też jako do bazowej gry dla 6-7 gracza, czyli tryb stada, że będzie nas więcej do grania. I tak wygląda całość podczas otwarcia. Trochę tego jest w środku. No gra jest przebojem. Dla mnie to najlepsza gra rodzinna. Powiedzmy dla zaawansowanych, ale niekoniecznie, bo to nie jest wcale takie trudne znowu. Na skrzydłach ptaki Azji. Dzięki.